Dzięki bieganiu no, czuję się sprawniejszy, czuję się lżejszy, lepiej funkcjonuję, lepiej śpię. Z drugiej strony wyznaczyłem sobie różnego rodzaju cele. Maraton jest takim właśnie celem i osiągnięcie tego wyniku czy ukończenie tego biegu no, na pewno daje olbrzymią satysfakcję. Związek między moim życiem chrześcijańskim i sportem jest bardzo naturalny, to znaczy ja jestem przekonany, że musimy być spójni w tym, co robimy i jak działamy. Stąd sport wymagający samodyscypliny, wymagający wytrwałości, wymagający zmagania z bólem, ale też dający olbrzymią satysfakcję, jest doskonałą szkołą życia, w tym życia chrześcijańskiego, kiedy doświadczam być może pewnych wyzwań, trudności, ale kiedy też przeżywam euforię i radość. Boga poznałem, czy poznaję Go przez całe swoje życie. Pierwszy raz Ewangelię w sposób zrozumiały dla mojego umysłu i serca usłyszałem, będąc na pierwszym roku studiów, kiedy zapukali do mnie koledzy z organizacji chrześcijańskiej i zapytali, czy nie mam nic przeciwko, abyśmy porozmawiali o Bogu. Wiecie, ja byłem studentem Politechniki Warszawskiej, telekomunikacji, raczej umysł ścisły i cóż, no jak mają coś ciekawego do powiedzenia, jeżeli to ma sens, a nie miałem żadnych obaw, ani żadnych uprzedzeń, to też trzeba powiedzieć. Nie byłem zraniony do tej pory przez nikogo w tej sferze. Byłem pełen ufności, no i zaprosiłem kolegów do pokoju, było nas trzech. I rozmawialiśmy o tym, kim jest Bóg w naszym życiu. No ja zupełnie nie umiałem nazywać tego, co się działo w moim duchowym życiu. No ale kiedy usłyszałem przekaz Ewangelii o tym, że Pan Jezus zaniósł na krzyż moje grzechy i że jestem zbawiony przez Jego łaskę i ten dar mogę przyjąć albo odrzucić, no nie widziałem żadnego powodu, aby zrobić inaczej, jak tylko powiedzieć: Panie, proszę bądź w moim życiu, zasiądź na tronie mojego życia, chcę być Tobie posłuszny. Nie wiedząc tak naprawdę, jak to ma być na co dzień. Łatwo jest mi powiedzieć, co Bóg zbudował i pomógł mi zbudować. A jestem o tym w pełni przekonany, że od samego początku Bóg jest obecny w naszej relacji z żoną. I poznaliśmy się jako młodzi, ale nawróceni ludzie i wiedzieliśmy niewiele o miłości, o rodzinie, o wychowywaniu dzieci, o życiu, o doświadczeniach, o pracy. Ale wiedzieliśmy, że chcemy to robić z Bogiem, że chcemy iść przez życie z Bogiem. Znamy takie określenie, chciałem się nim podzielić, że relacja człowieka, czy relacja małżonków i Boga może być wpisana w trójkąt, gdzie Bóg jest na wierzchołku, a my, mąż i żona, są na tych pozostałych rogach. I im bliżej wspólnie jesteśmy Boga, tym zbliżamy się do siebie. Relacja z Bogiem, stałe przebywanie z Nim pozwala mi stwierdzić, i proszę wybaczyć, jeżeli to zabrzmi pyszałkowato czy dumnie, ale pomaga mi ta relacja stwierdzić, że wiem, dokąd zmierzam. Mam też taką prośbę, czy taki apel do nas wszystkich, maratończyków i sportowców, abyśmy tak jak poważnie i profesjonalnie podchodzimy do naszych treningów, przestrzegając diety, używając suplementów, wybierając odpowiednio obuwie, pilnując treningów, tętna, prędkości, wydajności, żebyśmy równie poważnie podeszli do biegu, jakim jest nasze życie. Abyśmy w swoim życiu znaleźli czas na refleksję, czy wiem, dokąd zmierzam, czy wiem, z kim spędzę wieczność.
czy spędzę ją z Bogiem? Tą decyzję każdy z nas musi podjąć sam. Jezus jest Panem.